Marsz Różowej Wstążki to szczególny dzień dla zdrowia i dla profilaktyki. Stąd obecność młodzieży szkolnej, samorządowców, medyków, samych mieszkańców Częstochowy oraz pań ze Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Dzisiaj jesteśmy, żeby powiedzieć, że zdrowie jest najważniejsze. Dzisiaj się spotkaliśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, jak bardzo ważna jest profilaktyka, jak ważna jest edukacja, jak ważne jest zdrowie. Senator Wojciech Konieczny, zarazem dyrektor szpitala i lekarz, uważa, że dzisiaj samobadania czy kontrolne badania lekarskie to obowiązek. Medykom w leczeniu trzeba pomóc, samo się nie wyleczy. To nie jest taki trudny obowiązek, ale obowiązek, o którym trzeba pamiętać. Samo się nie zapamięta. Sam nasz organizm się nie zbada. No, musimy o tym od czasu do czasu pamiętać, stawiać się na kontrolne badania, sprawdzać. No, dzisiaj jest Dzień Onkologii, Marsz Różowej Wstążki. Czyli no wiadomo, o czym mówimy. Mówimy o rakach płuc, o rakach piersi, rakach prostaty, jajnika, no i rakach skóry, o tych najczęstszych. Naprawdę większość z nich jest łatwa do uleczenia, o ile będzie wcześniej rozpoznana. A o tym przypominał 15 Marsz Różowej Wstążki, który przeszedł od Placu Biegańskiego do Starego Rynku. Na miejscu panie ze Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki w zakresie samobadania piersi udzielały fachowych porad. Pomagamy kobietom profilaktyce. Uczymy na fantomach naszych samobadania piersi i pokazujemy, jakie są zmiany, na czym polega, jak dotykać piersi, żeby wiedzieć, po prostu dokładnie sprawdzić, czy jest tam wykryty jakiś guzek, czy nie. W naszej trakcie debaty powiemy wszystkim, że życie jest bezcenne. Po to dzisiaj piękna manifestacja, słońce nam zaświeciło, dlatego żebyśmy wszyscy powiedzieli swoim mamom, tatom, zadbajcie o swoje zdrowie, a jak zadbacie o swoje zdrowie, to również pomyślicie o nas. Dzisiejszy marsz jest takim powrotem do tej tradycji tych marszów. Przeżyliśmy ten czas pandemiczny, miejmy nadzieję, że nie wróci. Nauczyliśmy się, jak zdrowie jest cenne, no natomiast to nie oznacza, że te choroby inne zniknęły, raczej nie. Raczej teraz jest czas badań. Czas powrotu do tej profilaktyki ogólnej. No i o tym dzisiaj rozmawiamy i temu służy ten marsz.